Państwu. Dzień dobry. Bardzo mi miło zaprosić Państwa na kolejne seminarium cyklu seminariów czwartkowych EuroReg. Mamy dzisiaj okazję gościć jako prelegentkę naszą panią dyrektor, profesora Agnieszkę Olechnicką, która wspólnie z panią profesorem Martyną Ziewicz przeprowadziły badania dotyczące relokacji firm high-tech ukraińskich do Polski w wyniku wojny. To badanie jest bardzo ciekawe i też nietypowe jako podejście do analizy skutków wojny i migracji obywateli Ukrainy do Polski, bo jest to jakiś wymiar, który nie tak często jest analizowany w debacie dotyczącej skutków wojny w Ukrainie. Przypominam Państwu sali zgromadzonym i Państwu za pośrednictwem internetu uczestniczącym w debacie reguły. Mamy wystąpienie, które wygłosi Pani Profesor Olechnicka. Ono potrwa maksymalnie 45 minut. Następnie zbierzemy pytania z sali oraz pytania za pośrednictwem internetu, które prosimy zadawać na czacie. I później pan profesor postara się do tych pytań ustosunkować. Także pytania można internetowo zadawać już w trakcie wystąpienia. Dziękuję za ten wstęp, Mikołaju. Teraz po realizacji tego badania, które było badaniem bardzo krótkim, a dość ambitnym, już wiem, dlaczego trudno jest się zajmować tym tematem. Wiem, jakie są pułapki i ograniczenia i będę o tym również mówiła. Sam projekt był realizowany w zespole badawczym z profesor Anną Kniedziewicz, która niestety ze względu na swoje obecne zobowiązania zawodowe nie może wziąć udziału w dzisiejszym spotkaniu, nad czym ubolewam, bo jeżeli będą pytania dotyczące Ukrainy, to może okazać się, że moja wiedza jest niewystarczająca. I to badanie zostało sfinansowane z inicjatywy doskonałości Uniwersytet Badawczy w momencie wybuchu wojny w Ukrainie. Uniwersytet Warszawski zdecydował, że część funduszy, które są z tego programu na doskonałość badawczą, zostanie przeznaczona na takie tandemy naukowców, naukowiec z Uniwersytetu Warszawskiego i naukowiec, który przeprowadził się w związku z inwazją rosyjską do Polski. I tak ten nasz tandem powstał i taki sobie postawiłyśmy cel. I ten cel jest szerszy niż powiedział Mikołaj i to była główna trudność w realizacji tego badania, ponieważ główne pytanie badawcze polegało, czy dotyczyło tego, w jaki sposób inwazja rosyjska na Ukrainie wpłynęła na relokację firm high-tech. Tu głównie będę mówiła o firmach IT i o szerszym kontekście i jeszcze będę mówiła o tym dlaczego. Jakie są skutki przestrzenne tej relokacji, ale tak jak widzicie Państwo w tym pierwszym pytaniu, chodziło nam nie tylko o relokację z Ukrainy do Polski, ale również w granicach Ukrainy, czyli te dwa wymiary, które okazały się dwoma zupełnie różnymi wymiarami, chciałyśmy objąć tym badaniem i obejmowałyśmy tym badaniem. Czyli po pierwsze chciałyśmy zadać sobie pytanie w ogóle określenia skali relokacji, czy możemy mówić o określić tę skalę relokacji, gdzie znajdują się, czy dokąd te firmy migrują, jakie są w związku z tym czynniki, które wpływają na wybór tej lokalizacji. Chciałyśmy również określić, jakie są strategie relokacji, jakie stosują ukraińskie firmy i być może powiedzieć coś na temat skutków relokacji. Więc to zadanie było zadaniem teraz z perspektywy patrząc dość ambitne i to, co Państwu pokażę, jest dość dużym takim, powiedziałabym, wstępnym rozpoznaniem tego, co można by było badać. Badanie było bardzo krótkie, było tylko określone na 6 miesięcy. Natomiast próbowałyśmy zebrać różnorodne dane, uzyskać dane zarówno z urzędów statystycznych, ale również ze źródeł wtórnych, z literatury naukowej, ale także z prasy. Dane dotyczące relokacji wspieranej przez państwo,
udostępniane, to znaczy wspierane przez Ministerstwo Gospodarki Ukrainy i Państwową Służbę Statystyczną Ukrainy, oraz wykonałyśmy szereg wywiadów zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce. Więc było to badanie dość rozbudowane. Próbowaliśmy dowiedzieć się, czy urzędy miast mają jakąś strategię, czy mają jakie są ułatwienia dla tych firm, które chcą się relokować, jak wygląda ten proces, czy on jest w jakiś sposób wspierany, a także nie tylko urzędy, ale także różne instytucje wspierające. Przede wszystkim Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Poland Business Harbor, który jest przeznaczony, jest to takie centrum wspierania specjalistów IT. Był wywiad w Krakowskim Parku Technologicznym, w instytucji VIA Business, która została założona w Warszawie. To jest też taka instytucja, która wspiera przedsiębiorców ukraińskich i wraz z wybuchem wojny powstała w Warszawie. Na Ukrainie wywiady były przeprowadzane we wszystkich regionach tak zwanego zaplecza, to znaczy regionach, do których te firmy się relokowały. One były wskazane przez ten państwowy program, który zajmował się, państwowy program relokacji przedsiębiorstw. I również odbyłyśmy 6 wywiadów w przedsiębiorstwach, które relokowały się zarówno w granicach Ukrainy, jak i z Ukrainy do Polski. I oczywiście to wszystko jest bardzo niewielka próba. Tak jak powiedziałam, daje to nam tylko rozpoznanie tego tematu. I tutaj proszę o wyrozumiałość, jeżeli to nie będzie bardzo badanie rygorystyczne pod względem metodologicznym, na koniec powiem, jakie są tutaj ograniczenia. Na początek to właśnie to, o czym powiedział Mikołaj na początku, nie jest to częste podejście. Przeglądając literaturę, okazało się, że tej literatury na temat relokacji, oczywiście jest mnóstwo, jest to bardzo istotny temat, relokacja przedsiębiorstw, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, ale nie w warunkach zagrożenia i niepewności. Tych tematów, tych specyficznych relokacji w takich specyficznych uwarunkowaniach, opracowań na ten temat jest bardzo niewiele. Raczej one nie dotyczą wojen, działań wojennych, ale raczej właśnie takich sytuacji, które dotyczą zmiany sytuacji geopolitycznej w wyniku na przykład Brexitu, czy referendum w Katalonii, lub sytuacji niepewności ekonomicznej, takie jak kryzys gospodarczy w Grecji, czy również jest bardzo duża pula artykułów o stanach klęsk żywiołowych. Czyli to są takie sytuacje, w których firmy się relokują, ale oczywiście trudno jest mimo wszystko porównywać te sytuacje do sytuacji zagrożenia życia wywołanego wojną. Więc takich artykułów jest niewiele. Sporo jest artykułów, które mają charakter historyczny i na przykład dotyczą relokacji podczas zimnej wojny. Natomiast zdecydowanie rzadsze są badania dotyczące współczesnych wojen w Syrii i na Ukrainie. I te na Ukrainie, tak jak Państwo się domyślacie, to są głównie artykuły ukraińskich badaczy. I co z tych artykułów wynika? Tak, przede wszystkim to, co wyszło również w naszym badaniu i potwierdziło się w naszym badaniu, że relokacja jest niezwykle złożonym procesem i może przybierać różne formy. Ten problem definicji był w dużej mierze problemem, który został przez nas rozpoznany, ponieważ relokacja ukraińskich przedsiębiorstw w ramach Ukrainy, a także z Ukrainy do Polski, to już są dwa różne typy, tak? Relokacja wewnętrzna i zewnętrzna, która mierzy się z różnymi problemami, z odmiennymi problemami, z odmiennymi wyzwaniami. Może być relokacja pełna, częściowa, a teraz dodatkowo, podczas wojny w Ukrainie, a może być również relokacja skokowa, to znaczy może być relokacja czasowa, długoterminowa. Naprawdę jest bardzo dużo różnych strategii, które firmy tutaj przyjmują. I dodatkowo teraz mamy do czynienia z sytuacją, gdzie COVID bardzo wzmocnił funkcjonowanie firm online, w szczególności właśnie tych firm IT, o których będę mówić online, czyli pracy zdalnej. I de facto trudno jest do końca mówić, czy uszeregować te różne formy relokacji. Literatura, która jest na temat tej relokacji w wyniku wojny, koncentruje się głównie na kwestiach prawnych i organizacyjnych, czyli jakie są tutaj, jakie obowiązuje prawo, jakie
obowiązują plany w tym zakresie, jakie są bezpieczne obszary, gdzie one zostały wyznaczone. Również mówi się o tym, że głównym powodem relokacji jest zapewnienie utrzymania działalności biznesu, czyli ochrona aktywów biznesowych i ochrona pracowników. To jest ten główny powód. To badania, które były przeprowadzone w Syrii, pokazują, a Ukraina to potwierdza, sytuacja w Ukrainie to potwierdza, że zwykle ta relokacja zewnętrzna odbywa się do bezpiecznych lokalizacji, ale jednak położonych w pobliżu. No i oczywiście ta literatura ukraińska dostarcza nam różnych studiów przypadków firm. To znaczy opisuje konkretne przykłady firm, które się relokowały. Mówi również o różnych wyzwaniach, ale ta literatura skupia się w dużej mierze na firmach produkcyjnych. I to daje pewien kontekst temu naszemu badaniu, ale jednak nie jest tym, o co nam dokładnie chodziło. No i bardzo ważny tutaj element, do którego będę jeszcze nawiązywać, i to też było wyzwanie w tym badaniu, z którym się spotkałyśmy, różne podejście do relokacji badaczy, no i polityków ukraińskich i polskich, i aktorów życia gospodarczego, tak to nazwę. To znaczy literatura ukraińska i badacze ukraińscy zwykle postrzegają relokację za granicę jako zagrożenie dla gospodarki Ukrainy, dla ekosystemu innowacyjnego, dla zmniejszenia dochodów. I niektóre prace są bardziej takie stanowcze w tym zakresie. Natomiast pokażę Państwu również różne cytaty, które mówią o tym, że w Polsce ta relokacja jest postrzegana wręcz odwrotnie. Więc tutaj mamy ten flash tych dwóch spojrzeń, który jest całkowicie zrozumiały. Nie będę mówiła o tych podstawowych danach o Ukrainie, bo wszyscy tutaj podczas seminarium w tamtym roku również mieliśmy kilka wystąpień, które o tym mówiły. Ważna rzecz może jest taka, aby pokazać tę mapę, którą pewnie niektórzy z Państwa obserwują na co dzień, mapa, która pokazuje te plany działań wojennych, czy na żywo, w trybie takim rzeczywistym. I faktycznie widzimy, gdzie te działania wojenne się odbywają. Widzimy, że ta relokacja musi mieć swój wymiar przestrzenny i ma swój wymiar przestrzenny z uwagi na to, że niektóre część Ukrainy wschodniej po prostu jest na pierwszej linii frontu, czyli tam się toczą działania wojenne, tam odnoszone są największe zniszczenia. Więc jest to zdecydowanie prawda i potwierdzają to badania, które są przeprowadzane na również w takim wymiarze dość aktualnym. Badania Kijowskiej Szkoły, Wyższej Szkoły Ekonomicznej, a właściwie takiego instytutu, think tanku, który się znajduje przy tej szkole, które badają właśnie, czy oceniają, oszacowują zniszczenia bezpośrednie, które się i też w takim ujęciu regionalnym. Czyli widzimy tutaj no przede wszystkim to, że ta skala jest ogromna zniszczeń. To są dane, które były publikowane w marcu, więc zapewne teraz te dane są jeszcze nieco inne. Czyli w ciągu właśnie ponad roku od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na pełną skalę całkowita kwota bezpośrednich udokumentowanych szkód wyniosła blisko 149 miliardów dolarów. I tak jak widać, ponad 60% to była budynki mieszkalne, infrastruktura, ale także szkody, tak jak Państwo widzicie tutaj 11 miliardów, to były szkody, które dotyczyły tych zasobów przedsiębiorstw, stricte zasobów przedsiębiorstw. Oczywiście infrastruktura też jest ważna dla funkcjonowania przedsiębiorstw, po prostu w tych regionach wschodnich, gdzie jest front, no nie da się prowadzić działalności gospodarczej. Tutaj wymieniłam również kilka głównych sektorów przemysłowych najsilniej dotkniętych działaniami wojennymi. Niektóre z tych nazw są Państwu znane, przewijały się w doniesieniach medialnych. Więc tak, sektor przemysłowy na Ukrainie doznał bardzo istotnych szkód i bezpośrednio, i pośrednio poprzez zniszczenia infrastruktury, poprzez brak dostępu do elektryczności. I to jest ten powód, dla którego następowała relokacja, tak? No, następowała ucieczka przedsiębiorstw z miejsc, które były
poddane tym działaniom wojennym, do miejsc bardziej bezpiecznych. I tutaj widzicie Państwo dane, które dotyczą rejestracji firm w ukraińskich regionach w okresie marzec-kwiecień 2022, czyli na początku wojny. Niestety nie mam tutaj żadnych badań nowszych i one też nie odnoszą się zupełnie do firm high-tech, ale pokazują w ogóle dynamikę rejestracji przedsiębiorstw ukraińskich. I widać wyraźnie te obszary, czy regiony, które są zaznaczone kolorem ciemniejszym, niebieskim ciemniejszym, to są obszary, które, tak jak zostało powiedziane w tym opracowaniu, zyskują na atrakcyjności. Tak? Zyskują na atrakcyjności, to znaczy tam powstaje, rejestrowanych jest coraz więcej, czy relatywnie więcej, i bezwzględnie więcej, relatywnie więcej przedsiębiorstw. Czyli zyskują te regiony głównie Ukrainy Zachodniej. I to są właśnie te regiony, tutaj to mogę pokazać, tak, to są te regiony, które są tym ciemniejszym kolorem oznaczone, które również w tym programie relokacji Ukrainy zostały określone jako te regiony zaplecza, regiony bezpieczne, w którym towarzyszył specjalny program, o którym jeszcze za chwilę powiem, obowiązujący na Ukrainie, który relokował, czy pomagał w relokacji dużych przedsiębiorstw przemysłowych, również tych z branży high-tech. To jest wszystko tylko tło tego naszego badania, ale wydaje mi się, że jest to istotne. No i tak, i program, o którym mówiłam, oczywiście ten program gromadzi pewnego rodzaju dane. Natomiast uzyskanie tych danych wiąże się z dużym wysiłkiem. Tak jak Państwo sobie wyobrażacie, nie jest to główny cel działania administracji ukraińskiej podczas wojny, aby udzielać informacji, chociaż na Ukrainie obowiązuje ustawa o informacji publicznej i urzędy oraz urzędnicy państwowi są zobowiązani do udzielania takiej informacji w określonym trybie. Natomiast często takie zapytania trafiają do osób niezorientowanych w temacie, więc jest to dość trudne. Natomiast to daje pewien obraz tej skali relokacji. 800 firm, to też jest, są dane na marzec, nowszych również nie mam, chociaż sprawdzałam ostatnio. 800 firm zostało przeniesionych z niebezpiecznych regionów, z tego 7% to były firmy z sektora informacja i komunikacja. Ale zobaczcie Państwo, że zwróćcie uwagę na to, że właśnie tutaj mamy znowu do czynienia z tą złożoną definicją relokacji, bo 78% z tych firm działa, ale pozostałe po prostu przeniosły aktywa, zabezpieczyły aktywa i nie działają. 650 firm zdecydowało się anulować zaplanowaną rejestrację, czyli zarejestrowało się do tego programu, ale ostatecznie wycofało się z tego programu. Kolejne 44 firmy relokowały się, ale z powrotem wróciły do swoich poprzednich relokacji w wyniku poprawy warunków bezpieczeństwa. Więc jest to proces nie tylko bardzo złożony, ale też bardzo dynamiczny. I tutaj widzimy te regiony, do których przede wszystkim były relokowane przedsiębiorstwa w ramach tego programu. To jest region lwowski, zakarpacki, czerniowiecki, iwano-frankiwski, chmielnicki, tarnopolski i pozostałe regiony mają zdecydowanie mniejsze znaczenie. No ale tak jak mówiłam, to były regiony wskazywane do relokacji. No i tak, nie mam dokładnych danych, które mogłyby Państwu coś więcej powiedzieć na temat tych firm high-tech. Niestety takich danych nie mam. Natomiast można powiedzieć coś na temat danych, które są gromadzone przez stowarzyszenia specjalistów IT. Jednym z takich stowarzyszeń jest DOU Ukraina, DOU, tak się to nazywa. Teraz nawet od marca istnieje również ta organizacja, czy ta instytucja istnieje również w Polsce, jest to oddział w Polsce. To jest największe takie stowarzyszenie informatyków, czy specjalistów IT, nie informatyków, specjalistów IT, które nie tylko działa w ten sposób, że posiada swój własny portal, ale również ma swoich własnych członków. Mam tutaj dane. Tak, w tej chwili DOU skupia po około 14 tysięcy firm informatycznych i DOU robi również takie opracowania, w których pokazuje,
bada swoich członków i przede wszystkim opublikuje takie opracowania dotyczące 50 największych firm na Ukrainie właśnie w sektorze IT. No i ten sektor IT jest oczkiem w głowie Ukrainy. Być może my żyjemy ciągle w takimi stereotypami, zresztą potwierdzają to wywiady na przykład w Poland Business Harbor, w Paliku, że ciągle żywe są te stereotypy tych przedsiębiorców z Ukrainy. Natomiast, tak jak powiedzieli panowie z Paliku, my od firm ukraińskich, od ukraińskich firm IT możemy się dużo nauczyć, to znaczy nasi przedsiębiorcy. To są bardzo wysoko rozwinięte firmy, które świetnie funkcjonują na rynkach międzynarodowych, o tym jeszcze za chwilę powiem. I dlatego mówię o sektorze IT, ponieważ 40% sektora high-tech w Ukrainie to są właśnie firmy IT. W 2021 roku tworzyły one 4% PKB, 35% eksportu usług pochodziło z tego sektora i zatrudnienie 285, wszędzie ta liczba pada, to jest 285 tysięcy pracowników. I można było przed wojną mówić o kilku głównych klastrach IT, no właśnie z bardzo dobrze rozwiniętym sektorem, wsparciem instytucjonalnym, z infrastrukturą. To był Kijów, Charków, Lwów, Odessa i Dniepr. Tutaj poruszać. I według tej organizacji DOU liczba specjalistów od początku 2022 do 2023, przez te półtora roku, spadła w tych 50 największych firmach, spadła o 14%. I działo się to w wyniku przeniesienia tych firm, czyli na przykład głównie te firmy otwierały coworkingi w innych miejscach. To nie działo się na zasadzie otwierania nowych oddziałów tych firm, ale raczej na zasadzie opanowywania lub otwierania nowych coworkingów. I w wyniku odejść pracowników, zwolnień pracowników i przenoszenia się na przykład zakładania działalności gospodarczej za granicą. No i tak jak Państwo widzicie, oczywiście zmniejszyły się zdecydowanie te klastry, które są na wschodzie, szczególnie ten klaster charkowski się zmniejszył, a zdecydowanie ten klaster lwowski, który jest teraz najsilniejszym klastrem IT na Ukrainie, zyskuje w wyniku tych przeniesień, a także Połtawa, co jest ciekawe, że właśnie do Połtawy również przenoszą się firmy, czy tam właśnie otwierają swoje oddziały. Muszę troszkę przyspieszyć, bo nic Państwu nie pokażę. No właśnie, ale ta cała dyskusja o relokacji to nie jest dyskusja, którą powinniśmy zacząć od lutego zeszłego roku, ponieważ te całe przemieszczania się fachowców IT, specjalistów IT, a także przenoszenie się przedsiębiorstw IT, również tych dużych, rozpoczęły się znacznie wcześniej. Bo dla Ukraińców wojna nie zaczęła się w lutym ubiegłego roku i to zagrożenie, to poczucie zagrożenia widoczne jest w różnych badaniach specjalistów IT, w ich planach, które mieli również przed tą eskalacją wojny. I być może Państwo słyszeliście również o firmie Infopuls, która przeniosła się do Łodzi, duża firma i też tutaj szef polskiego oddziału powiedział, że ten zaogniający się konflikt rosyjsko-ukraiński oczywiście w pewien sposób przyspieszył te decyzje, czyli niektóre decyzje były podejmowane z wyprzedzeniem, o czym też jeszcze za chwileczkę powiem. Ja próbowałam w jakiś sposób przybliżyć tę kwestię, tak, z jednej strony teraz mówiłam o Ukrainie, teraz spróbuję powiedzieć trochę o relokacji tych firm do Polski. I znowu tutaj dane, które dotyczą firm z kapitałem ukraińskim, które powstały w Polsce, które powstały w Polsce w 2022 roku, to pokazują te mapy, te grafiki. Czyli takich firm było ponad 25 tysięcy, czyli wszystkich spółek z kapitałem zagranicznym w Polsce. Wśród wszystkich spółek zagranicznych w Polsce 1/4 to były firmy z kapitałem ukraińskim.
I jest to największy udziałowiec zagraniczny w 2022 roku. I 19% z tych firm zostało założonych w 2022 roku. I znowu z tego całego zbioru firm, 7% to są firmy z tej sekcji informacja i komunikacja, która oczywiście nie oddaje nam całkowicie tego sektora high-tech, ale może nam przybliżać, przynajmniej dać takie przybliżenie tej skali relokacji. I oczywiście ta relokacja jest silnie skoncentrowana przestrzennie. Najwięcej tych firm, czy najważniejsze lokalizacje to jest Warszawa, 33%, Kraków, 10% i Wrocław. Można oczywiście, i starałam się również pokazać tą lokację na przykładzie jednoosobowych działalności gospodarczych, które zostały założone przez Ukraińców w Polsce w 2022 roku. I te dane, muszę tutaj podziękować Polskiemu Instytutowi Ekonomicznemu i panu Pawłowi Śliwowskiemu, który udostępnił te dane zebrane przez PAE i przez PIE. I tutaj państwo widzicie wyraźnie, że nastąpił wyraźny wzrost liczby jednoosobowych działalności gospodarczych zakładanych przez Ukraińców w Polsce. I oczywiście wiąże się to z ogromnymi ruchami migracyjnymi i z tym, że często Ukraińcy po prostu, aby pracować we własnym zawodzie, potrzebowali zakładać własne działalności gospodarcze. Ale być może również w tej grupie, na pewno w tej grupie są również tacy, którzy przenieśli swoją działalność gospodarczą, którą prowadzili już wcześniej w Ukrainie. I w 2022 roku zarejestrowano prawie 16 tysięcy takich firm w Polsce, jednoosobowych działalności gospodarczych w Polsce. Natomiast w pierwszej połowie obecnego roku zarejestrowano kolejnych 14 tysięcy takich firm. Czyli ten proces jeszcze bardziej się nasila. Mimo tego, że mamy tutaj, widzicie państwo, ten spadek liczby firm w każdym miesiącu, to w kolejnych miesiącach, w styczniu 2023, w lutym, nie mam niestety tych danych i nie mogę ich pokazać, w każdym z tych miesięcy liczba jednoosobowych działalności gospodarczych wynosiła ponad 2 tysiące. Czyli ten proces, on wcale nie spowalnia. Tak, i znowu widać tą silną koncentrację, która chyba wcale nas nie zaskakuje, koncentrację tych firm z kapitałem ukraińskim. I również próbowałam przyjrzeć się tym przedsiębiorstwom, które można zaliczyć do tego sektora high-tech, ze względu na to, że mamy tą intensywność działalności P+R i wykorzystując klasyfikację PKD, możemy te firmy zaliczyć do sektora high-tech. I widać wyraźnie, że ta koncentracja tych firm high-tech jest jeszcze silniejsza w Warszawie, znaczy w województwie mazowieckim, województwie małopolskim, mazowieckim i dolnośląskim. I obliczyłam również ten współczynnik lokalizacji dla poszczególnych regionów. I tutaj ta mapa pokazuje nieco inny obraz, to znaczy współczynnik lokalizacji mówi on o na pewnej specjalizacji koncentracji, pewnej koncentracji tych firm ponad przeciętnie niż w kraju. I widać, że tutaj wybija się przede wszystkim województwo małopolskie, ale też lubelskie i podkarpackie i lubelskie, czyli te województwa, które są bliżej tego konfliktu wojennego. Czyli w tym całym zbiorze ukraińskich firm high-tech 2,5 tysiąca można mówić, że są to firmy o profilu, że w całym tym zbiorze jednoosobowych działalności gospodarczych zarejestrowanych w 2022 roku 2,5 tysiąca to są firmy o profilu high-tech. Ale to jest tylko przybliżenie, tak, tych wszystkich procesów, to jest tylko pewien jeden z elementów powstawania tych firm. I czym się te firmy zajmują? Tutaj mamy charakterystykę tych ukraińskich jednoosobowych działalności gospodarczych. To jest głównie działalność związana z oprogramowaniem i w drugiej kolejności doradztwo w zakresie informatyki. To jest ta struktura tych firm.
I teraz przejdę do trudniejszej zdecydowanie części, która podsumowuje wywiady. I spróbowałam to zrobić w takiej formie, żeby Państwa nie zarzucić ogromem informacji, ogromem cytatów z tych wywiadów, to postaram się tylko w niektórych sytuacjach poprzeć coś wywiadem, poprzeć coś cytatem. Natomiast spróbuję to przedstawić w takiej dychotomii tego, jak odbywały się procesy relokacji na Ukrainie, w granicach Ukrainy i jak odbywały się procesy relokacji z Polski do Ukrainy. Bo można powiedzieć, że były pewne cechy wspólne tych procesów, o których mówili nasi rozmówcy. Po pierwsze, sprzyjające warunki prawne, zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce, powstały sprzyjające warunki do tego, żeby te firmy, generalnie wszystkie firmy, a w szczególności, wydaje mi się, firmy high-tech, IT, przenosiły swoją działalność. To była specustawa w Polsce, która dawała, po prostu zrównywała prawa przedsiębiorców w Polsce, ukraińskich w Polsce z przedsiębiorstwami po prostu zakładanymi przez Polaków, czy przy obywateli polskich. I był program relokacji na Ukrainie, który, tak jak powiedziałam, to był ogromny program, który ma na celu odbudowę gospodarki Ukrainy przez przenoszenie przedsiębiorstw właśnie z tych terytoriów dotkniętych konfliktem do bezpiecznych regionów specjalnie do tego wyznaczonych. I tutaj jest, to jest również poparte możliwością preferencyjnego opodatkowania takich przedsiębiorstw lub również takich specjalnych pożyczek państwowych. Więc to jest cały kompleksowy program. To nie jest tylko pomoc, która polega na przeniesieniu aktywów, na przewiezieniu aktywów, ale również cała kompleksowa pomoc. Drugi element to była szybka reakcja instytucji państwowych. I o tym właściwie mówią wszyscy nasi rozmówcy, że ta reakcja, która dotyczyła pomocy przedsiębiorstwom w uratowaniu ich aktywów i zabezpieczeniu pracowników, bo to był ten pierwszy podstawowy cel, była właściwie natychmiastowa. I to było bardzo ważne. Również współpraca, to przede wszystkim współpraca między klastrami a urzędami, klastrami a samorządowcami, tak to nazwijmy, chociaż na Ukrainie, tak jak pewnie Państwo wiecie, urzędy, które były odpowiedzialne za relokację, to są po prostu wojskowe urzędy, tak, w wyniku prawa, w wyniku stanu wojennego te urzędy mają po prostu taki wojskowy charakter. Bardzo istotną rolę w tych relokacjach odgrywały powiązania rodzinne, powiązania biznesowe, powiązania przyjacielskie, czyli różnego rodzaju sieci powiązań, w szczególności w przypadku małych firm. Dostęp do informacji i kompleksowego wsparcia. O tym mówili wszyscy. Do wsparcia prawnego, logistycznego, organizacyjnego, psychologicznego. Historie, które opowiadał nam pan z Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, naprawdę są wstrząsające. O tym, jak to nie dotyczy to firm IT, ale o tym, w jaki sposób pewnego rodzaju niefrasobliwość również, ale trudno jest to nazwać w wyniku wojny, przedsiębiorców ukraińskich powodowała, że wielokrotnie interweniował w sytuacji, gdzie już tiry pełne aktywów stały na granicy, bo przedsiębiorca nie wiedział, że aby przewieźć swoje aktywa do Polski, musi wypełnić czy spełnić szereg formalności, w których właśnie pójść pomaga. No i tak, złożony stan psychiczny przedsiębiorców i pracowników. Na to wskazywali wszyscy, że bardzo trudno było przeprowadzić te relokacje. Wiele osób, wielu pracowników, nawet gdy ta relokacja była prowadzona przez dużą firmę, z dużym wsparciem, nie decydowało się na tę relokację. Ten problem z tym stanem psychologicznym przedsiębiorców i pracowników się przewijał. Natomiast zdecydowanie też można mówić o wielu różnicach. Po pierwsze, o odmiennym podejściu do relokacji w Polsce i na Ukrainie. O tym już zaczęłam mówić. W Polsce i tutaj przede wszystkim, jeżeli mówimy o tych firmach IT, to one są traktowane w Polsce jako bezpośrednie inwestycje zagraniczne. To nie są firmy relokowane, to są po prostu inwestorzy, którzy szukają lub zakładają po prostu swoją działalność. I tacy inwestorzy w sektorze IT, oni są od dawna, szczególnie z tych krajów, które z tych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, powiedzmy, były, czy próbował, jeżeli próbował ktoś założyć taką firmę w Polsce, to dostawał od dawna bardzo silne wsparcie w Państwowej Agencji Inwestycji i Handlu. Z drugiej strony
na Ukrainie relokacja jest po prostu utrzymaniem sektora IT, który jest bardzo istotny dla Ukrainy, również nie tylko dlatego, że wiele osób, tysiące specjalistów IT walczy w ukraińskiej armii, ale też dlatego, że w sektorze IT są bardzo wysokie zarobki na Ukrainie, ponad 6-7 razy większe niż przeciętnie, a w związku z tym jest to duży rezerwuar do tego, aby po prostu samo się opodatkować i wzmacniać działania wojenne Ukrainy. Również innowacje, które powstają w sektorze IT, no, służą po prostu tym działaniom wojennym i również utrzymaniu tej cyberprzewagi, powiedzmy, Ukrainy w walce z Rosją. Więc tych kilka elementów jest bardzo ważnych. Ten sektor jest naprawdę sektorem bardzo istotnym dla Ukrainy. Druga różnica, czyli jest to odmienne podejście. Druga różnica polega na tym, że na Ukrainie, czy w granicach Ukrainy, ten proces był dość scentralizowany. To znaczy był ten program krajowy, była specjalna platforma Prozoro, nadal jest specjalna platforma Prozoro, gdzie odbywa się ten cały proces relokacji i wsparcia i ten cały proces jest jakby scentralizowany. Natomiast w Polsce, gdy rozmawialiśmy z urzędami różnych miast polskich, każde miasto miało swój własny pomysł na to lub nie miało pomysłu. Procesy działy się bardzo dynamicznie i spontanicznie na to, jak tym przedsiębiorcom pomóc. I wystarczyło, sytuacja Warszawy była zupełnie odmienna, ponieważ w Warszawie mimo przygotowanych miejsc dla coworkingów w każdej dzielnicy dla Ukraińców, mimo tego one stały puste, ponieważ Ukraińcy działali zupełnie innymi kanałami informacji. Oni działali utartymi kanałami informacji przez swoich znajomych, rodzinę i przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą. Przez miejsca, które już do tej pory znali, więc te miejsca stały puste. Panie w Urzędzie Warszawy dziwiły się, że nie ma tam żadnych biznesmenów, a tych biznesmenów znalazłyśmy w ogóle gdzie indziej, właśnie w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu i w takim coworkingu prowadzonym przez DIA Business. Natomiast w innych miastach, na przykład we Wrocławiu, leżało to bardziej na barkach Urzędu Miasta i były podejmowane również w Łodzi różnego rodzaju działania, aby te przedsiębiorstwa w jakiś sposób zagospodarować i to było bardziej widoczne. Trzecia różnica, tak jak mówiłam, to właśnie ta niska akceptacja ukraińskiego rządu dla relokacji za granicę, drenaż mózgów, osłabienie ekosystemów innowacji, utraty dochodów podatkowych. I wreszcie czwarta różnica to wsparcie. W Polsce głównie wsparcie relokowanych przedsiębiorstw koncentruje się na różnicach w przepisach prawnych, kulturze biznesowej i języku. Te elementy zajmowały bardzo dużą część naszych wywiadów. Ciągle słyszałyśmy o tym, że jednak mimo tego zbliżenia się, być może i większego zrozumienia, nadal przedsiębiorcy ukraińscy czują tą barierę w transparentności prowadzenia biznesu, w tym, jakie warunki muszą spełnić, w tym, że no niestety nie da się tutaj funkcjonować bez konta bankowego. Najprostsze rzeczy czasem były dla nich ciągle zadziwiające. Więc na tych elementach koncentrowało się to wsparcie. Jeżeli z tych wszystkich wywiadów moglibyśmy powiedzieć o pewnych specyficznych problemach relokowanych firm na Ukrainie i w Polsce, one również były inne. To może nie zupełnie inne, ale były odmienne. Tak jak Państwo sobie możecie wyobrazić, dostęp do lokali, dostęp do powierzchni, które są wyposażone, nie wiem, w energię elektryczną, w dobry internet, to był ten główny problem. Braki kadrowe, które wynikały z mobilizacji wojskowej, to znaczy przedsiębiorstwa zostały pozbawione po prostu pracowników. Zniszczenia mienia, tak, i zapewnienie ciągłości działalności biznesowej i bezpieczeństwa. Natomiast w Polsce, tak jak mówiłam, jeszcze to podkreślę, prawidłowy wybór formy działalności gospodarczej podczas rejestracji
potrzeba przeprowadzona dokładnej analizy rynku. Ta, no właśnie ta beztroska, o której mówiłam, tych przedsiębiorców ukraińskich, podkreślana przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, polegała na tym, że nie robiły one żadnego rozpoznania rynku. Po prostu próbowały się relokować, myśląc, co będzie, to będzie. Nie przygotowywały się do tego jakoś z wyprzedzeniem. Myśląc o tym, że jakoś ten biznes uda się w Polsce utrzymać, co wcale nie było takie oczywiste. Tak? To było podejmowane przy dość dużym ryzyku. Dostosowanie do systemu podatkowego, akceptacja kultury biznesowej, adaptacja kultury biznesowej, akceptacja i adaptacja. No i właśnie ta przejrzystość działań, wykluczanie różnego rodzaju elementów korupcyjnych, to się przewijało przez te wywiady. Również bariera językowa, no i adaptacja pracowników do działania w obcym kraju. Ja wiem, że zbliża się mój czas, ale może jeszcze chwilę dostanę. Tak, i muszę powiedzieć jeszcze raz, podkreślić, że wiele rzeczy, o których tutaj mówię, dotyczą relokacji generalnie. Bardzo trudno było uchwycić tę relokację firm high-tech czy firm IT, ale zdecydowanie w wywiadach po prostu nikt nie był w stanie podać nam żadnych szczegółów relokacji tych firm. Ponieważ te firmy, i wszyscy podkreślali kilka cech przedsiębiorstw, przede wszystkim tych przedsiębiorstw IT, że no po prostu one sobie same poradzą, bo duże firmy, to informacje posiadam na temat takich, co jeszcze kilku innych, one miały swoje plany relokacji przygotowane z bardzo dużym wyprzedzeniem. Miały specjalne działy relokacji, które od dawna miały rozpoznane hotele, miejsca relokacji, zapewniały swoim pracownikom hotele, całodobową infolinię. Ja byłam zaskoczona, jak bardzo te firmy były przygotowane do tego, że one jak czuły to zagrożenie, jak przygotowywały się do tego, że będą się jednak relokować. No i tak, i od razu, gdy czytamy o tych firmach, od razu widzimy tę przyszłą ekspansję. Czyli to zagrożenie jest traktowane w pewien sposób jako nowa szansa na zmianę modelu biznesowego, na funkcjonowanie w innych miejscach. Czyli nie tylko to, że utrzymujemy biznes. To na pewno było widoczne w początkowym okresie, natomiast tutaj na pewno możemy mówić o tej strategicznej gotowości tych firm do relokacji. Dobrze, już podsumowuję i skupię się tylko na najważniejszych wątkach. I może powiem o rzeczach, o których nie zdążyłam powiedzieć. Przede wszystkim powiem o tym, że w tym wymiarze regionalnym jeszcze na Ukrainie, że na Ukrainie to nie jest tak, że ten program relokacji wskazuje konkretny region. Firma sama wybiera i okazało się, że następuje taki marketing regionalny, to znaczy regiony próbują przyciągać te firmy również relokowane w ramach programu relokacji i następuje taka swoista konkurencja między regionami zachodniej Ukrainy o te najważniejsze przedsiębiorstwa. Dlaczego ta konkurencja następuje? No właśnie dlatego, że przedsiębiorstwa tworzą miejsca pracy, na przykład w Chmielnickim. W 2022 roku 60 firm przeniosło swoje zakłady do regionu, tworząc 300 miejsc pracy. Ponad połowa z nich rozpoczęła działalność w nowej lokalizacji. Więc o tym chciałam wspomnieć. I powiedzieć nieco o skutkach, bo to obiecałam na samym początku. To obiecałam na samym początku powiedzieć o tym, jakie są skutki. Nie wiem, czy na podstawie tego działania jest uprawnione mówienie o tych skutkach. Można jedynie spekulować o tym. Można jedynie rozpocząć dyskusję tutaj na sali, jakie są tego skutki. Na pewno można je rozpatrywać na kilku poziomach. Na poziomie firmy możemy mówić, że oczywiście bezpieczne prowadzenie działalności, dobrostan pracowników może być tym skutkiem, ochrona aktywów. Ale też jeżeli popatrzymy szerzej, właśnie zmiana strategii, wejście na nowe rynki, poznanie czy dostosowanie się do przepisów Unii Europejskiej. Firmy mogą dostosować swoje normy do norm unijnych, jak mówili w PAIK-u, i będzie to pierwszy etap do takiej pogłębionej integracji, wstąpienia do Unii Europejskiej. Takie były głosy.
Na poziomie regionalnym oczywiście to wszystko zależy od tego, o jakim regionie mówimy. W regionach absorpcji na pewno jest to wzmocnienie regionalnych systemów innowacji. We Wrocławiu usłyszałyśmy, że obecność nowych podmiotów IT na lokalnym rynku wzbogaciło lokalny ekosystem. Więc wprost jest takie przesłanie. Tak, no i właśnie ta konkurencja regionalna, to jest przede wszystkim. Jeżeli chodzi o poziom krajowy, to jeszcze raz podkreślę to znaczenie sektora IT dla gospodarki ukraińskiej oraz no, te negatywne skutki dla gospodarki Ukrainy, czyli drenaż mózgów, osłabienie gospodarki, utratę dochodów podatkowych. No i o tym mówiłam, że w dłuższej perspektywie być może może mieć to pozytywny, można przewidywać pozytywne skutki dla również dla tych przedsiębiorstw relokowanych do Polski, czyli doświadczenia tych firm mogą prowadzić do płynniejszego, szybszego dostosowania do norm Unii Europejskiej, do której Ukraina aspiruje. To tyle. Bardzo dziękuję. W międzyczasie mówiłam o różnych ograniczeniach tego badania. Mam nadzieję, że to się też spotka z Państwa wyrozumiałością. Bardzo dziękujemy za ciekawy wykład. Rozpoczynamy fazę dyskusji. Bardzo proszę o zgłaszanie się. Jak zwykle na naszych seminariach studenci mają pierwszeństwo. Znaczy, pani profesor będzie zbierać pytania i wtedy po zebraniu puli pytań udzielać odpowiedzi. Sprawdzimy też, czy są jakieś pytania na czacie. Kładł się pan? Tak. Tak, bardzo proszę. Jakie wskaźniki wkluczone zostały w ustawę do ocenia współczynnika lokalizacji? Tak, pytanie konkretne. Proszę bardzo. Ja bym chciał spytać, czy praktyki badań już pomoże, jaka jest reakcja polskiej branży IT, jak oni zareagowali na napływ specjalistów z Ukrainy. Bardzo proszę. Ja mam takie pytanie odnośnie w kontekście relokacji takiej fizycznej, ale też pani wspomniała, że jakby ta relokacja, okej, ona musi być fizyczna, ale ta baza jakby tego odbiorców, naszych klientów po prostu nie zmienia się w takim stopniu. No i jakby bardziej może też może nie w procentowym, czy są w ogóle jakieś dane, jak zmienia się ta baza odbiorców, na ile ona zostaje, jakby stała, znaczy ta stary odbiorców, na ile ona się zmienia. To pierwsze pytanie, a drugie pytanie miałam odnośnie wszystkich zależności podatek. Jak w ogóle czy są takie jakby dane na temat tego, jak dużo firm jakby po tej relokacji nie przetrwało na rynku polskim albo jakichś programach. Mam jedno pytanie, dlaczego w tej pierwszej na pierwszym slajdzie była wzmianka o czerwonym tej miejscowości pod Poznaniem. Ale dlaczego? Bo tam siebie pan zapomniał. A jest jakieś uzasadnienie dlaczego, czy po prostu? Bardzo by było pytanie. Tak, bardzo dziękuję za rozmowę. Chciałam się zapytać o no, jakie były wyrzucone jakieś dokładne kryteria, które powodowały, że firma realizowała dane rejon. W sensie, czy to była kwestia nie wiem, zasobów danego miasta, bliskości do granicy, co było tym takim kluczowym, czy da się twierdzić w ogóle, czy jest coś kluczowego? I drugie pytanie, jakie były, które gałęzie IT były najbardziej popularne wśród tych firm? Czym się one zajmują, że czy dało się zauważyć określone gałęzie tej branży przyniosły się do Polski, na przykład jakieś inne zostały w Ukrainie? Czy jest tam jakieś powtarzane się? Nie dosłyszałem, czy wspierał relokację zagraniczną, tylko krajową,
ale wsparł na pewno, choćby w ten sposób, że zgodził się na emigrację poza granice kraju pracowników objętych obowiązkiem wojskowym. No to jest w sytuacji wojny olbrzymie wsparcie. Nie wiem, czy wspierał finansowo jakoś. No ale czy w związku z tym coś wiadomo, że rząd ukraiński może jakieś warunki nałożył, jakieś oczekiwania? Jak to, czy tylko apele, prawda, do patriotyzmu, czy czegoś podobnego? No bo liczyć się należy z tym, że znaczna część tych firm przecież zerwie kontakt z ludźmi ukraińskim. I to są no, dość duże straty dla Ukrainy, zwłaszcza w sytuacji wojennej. Ja mam pytanie. Przepraszam, jeżeli będzie może jakieś takie dość proste, ale nie mam świadomości, jak to wygląda. Widziałam te firmy, które się przeniosły zupełnie, było ich 27 na jednym slajdzie i takim trzecim kierunkiem była najpierw Polska, później chyba Kolumbia. Zastanawiałam się trochę, czy cokolwiek wiadomo o tych wzorcach i przemianie, bo jak o ile pozostałe kierunki nie były zaskakujące, to ten jakoś mu zastanowił. Nie wiem, czy jedno pytanie. Więc chcę zapytać, czy ta... To zawsze dobra. Chciałem się spytać, czy akurat ta branża miała znaczący wpływ na sytuację mieszkalnictwa w Polsce, no bo pani powiedziała, że statystycznie zarabiają 6-7 razy więcej, więc mogą sobie pozwolić na znacznie większe mieszkanie, znacznie więcej mieszkań i czy jak na to zareagował rynek? Znaczy no wiemy, bo jest wszystko bardzo drogie, ale czy ta akurat ta branża miała znaczny wpływ, czy tak po prostu sobie tam musi... Ja mam takie pytanie dotyczące dobrze, w trakcie tych wywiadów. Pewnie padała kwestia, padało pytanie dotyczące tego, co dalej. Tak z tymi firmami, jakie one mają plany. I jak to się kształtuje? Czy rzeczywiście jest tak, że znaczna część tych firm ocenia, że ta wymuszona relokacja jednak była korzystna ostatecznie i zamierzają zostać w nowej lokalizacji, przenosić się gdzieś dalej, rzeczywiście osłabiać związki z rynkiem ukraińskim. A jaka jest proporcja tych przedsiębiorców, którzy uważają, że to jednak jest czasowe, że korzyści nie są aż tak duże, a nawet jeśli są, to jednak ważniejsze jest, żeby wrócić do kraju. Jeśli nie ma, co pytań, to proszę. No dobrze, spróbuję odpowiedzieć na te pytania i może jeszcze coś się pojawi. Zacznę od tego, że na wiele tych pytań, które Państwo zadaliście, sama chciałabym znać odpowiedź. Ponieważ próbowałam to mocno zaznaczyć, bo jest to tylko przybliżenie wszystkich problemów, które są związane z relokacją, widzę zrozumienie w oczach Maćka, zaraz Wendowskiego. Naprawdę wiele tych procesów po prostu jest nie do uchwycenia. Tak, być może to badanie zostało za wcześnie wykonane, albo może po prostu taka tematyka w warunkach wojennych jest po prostu bardzo trudna do zbadania. To trzeba powiedzieć. Może powiem również o tym, jak przebiegały wywiady, bo po pierwsze tak, dane, jeżeli chodzi o dane statystyczne, to jedyne dane, na których tak naprawdę można polegać tutaj, to są te dane o nowo zakładanych działalnościach, jednoosobowych działalnościach gospodarczych i tych firmach z kapitałem ukraińskim. To są dane, którym ja wierzę. I tutaj ktoś pytał o to, ile tych firm jest likwidowanych, już nie pamiętam, ale ktoś o to pytał, więc
Tak, są takie dane. Nie obserwuje się żadnego masowego likwidowania tych firm. Wręcz odwrotnie, jedynie 3% z tych wszystkich firm, które powstały przez 1,5 roku, została zlikwidowana, co najprawdopodobniej z tych wywiadów wynika, zlikwidowana w Polsce i przeniesiona gdzieś dalej do innych krajów zachodnich. Tylko taki kierunek, o takim kierunku tylko można było usłyszeć w naszych wywiadach. Więc jeszcze raz wracam do tego, że tak, badanie było po prostu przybliżeniem tej sytuacji i nakreśleniem chyba tych wszystkich problemów związanych z badaniem w ogóle relokacji, a jeszcze w tak trudnych warunkach, jakimi jest sytuacja wojenna. Uzyskanie danych statystycznych na Ukrainie było bardzo trudne. To jest trudne i w warunkach pokoju. Patrzę tutaj na panią, ale w warunkach wojny jest to niezwykle trudne, uzyskanie danych statystycznych, również przeprowadzenie wywiadów. Myśmy musiały przedłużyć ten projekt z uwagi na to, że nie byłyśmy w stanie, bo jak państwo sobie wyobrażacie, te wywiady były również przeprowadzane online i nie byłyśmy w stanie przeprowadzić wywiadów w wyniku zrywania cały czas dostępu do prądu. Więc naprawdę nie był to zapewne jakiś priorytet, rozmawianie o nas z nami o tym zagadnieniu. Jest to istotny element skutków wojny, ale myślę teraz po tym badaniu, że być może trzeba to badać w dłuższym, jakby po upłynięciu jakiegoś czasu, po jakimś okresie, gdzie ta sytuacja się ustabilizuje i nie będzie tak dynamiczna. Choć tak jak mówię, wydaje mi się, że już coś teraz można na ten temat powiedzieć. Trudnością również w tym badaniu było to podejście ambitne, żeby patrzeć i na to, co się dzieje w granicach Ukrainy, i na to, co się dzieje na tej przestrzeni Ukraina-Polska, ponieważ, tak jak mówiłam, to są procesy, które jednak rządzą się trochę innymi prawami. Jakie firmy, tutaj padło takie, przepraszam, że nie odpowiadam na to po kolei, jakieś, ktoś pytał, jakie firmy się przenosiły? Nie potrafię na to pytanie zupełnie powiedzieć. Jakie firmy zostawały w Ukrainie, jakie firmy się przenosiły? Zdecydowanie mogę tutaj tylko spekulować, że zarówno wśród tych firm IT były takie, które mimo wszystko zostały w Ukrainie, a były też takie, które z uwagi na swoją mobilność i na to, że właśnie zachowały tych swoich odbiorców i zachowały po prostu pulę klientów, mogły się przenieść gdziekolwiek i funkcjonować równie dobrze w innej lokalizacji, a może jeszcze lepiej. Z rozmów, wszystkich rozmów, z których można wysnuć taki wniosek, że firmy no raczej nie myślą o powrocie na Ukrainę, raczej myślą o tym, żeby przenosić się albo zostać w Polsce i tutaj się rozwijać, przenosić się do innych miast. Tutaj bardzo często padają do innych miast lub do innych miast w Polsce, do innych miast w Unii Europejskiej. Tutaj bardzo często podają jako powód więzi rodzinne i to, że rodzina osiedliła się gdzieś w innym mieście w Unii Europejskiej i tam rozpoznają te warunki prowadzenia działalności i troszeczkę pomału, jak już tutaj okrzepli się, uratowali, to próbują dalej myśleć o tym, gdzie tę działalność gospodarczą prowadzić. Ale nie są to są tylko i wyłącznie przybliżenia. To nie było badanie sondażowe, tak? Ja nie mam przekroju wszystkich firm. Takie badanie planowałyśmy, od razu mówię, tutaj zresztą na pierwszym slajdzie pokazywałam też państwu, że starałam się wzbogacić te dane ilościowe sondażem, który przeprowadzał OBM. Tutaj były prezentowane podczas naszego seminarium wyniki tego sondażu na migrantach i uchodźcach wojennych ukraińskich i to był duży sondaż, 7,5 tysiąca odpowiedzi i podczas prezentacji zauważyłam, że 6% tych odpowiedzi to było udzielonych przez osoby, które podjęły same działalność gospodarczą. Więc otrzymałam te dane i z tych wszystkich osób tylko 78 osób można by było zaliczyć do tej grupy IT, czy do tej grupy high-tech powiedzmy, że udało mi się tę grupę jakoś wyabstrahować. Ja nie pokazuję tych danych, no bo tak jak państwo widzicie, to jest niewielka próba.
Ten sondaż ciągle trwa, więc chciałabym sobie dać trochę czasu na to, żeby być może porównać te dane, które uzyskałam z na przykład patrzenia na to, jak się kształtują zakładanie jednoosobowych działalności gospodarczych z właśnie tym sondażem, gdzie były zadawane różne pytania, między innymi właśnie takie, dlaczego została wybrana Polska i dlaczego akurat dane miejsce lokalizacji. Natomiast ta próba jest zbyt mała, żeby mówić o jakimś przestrzennym zróżnicowaniu, bo większość z tych osób, 60% z tego co pamiętam, pochodziło z Kijowa i niemal wszystkie te osoby, zdaje się 70%, ulokowały się w Warszawie, Ząbkach lub tutaj okolicznych miejscowościach, więc trudno jest też mówić o jakimś wymiarze, mówieniu o jakimś wymiarze przestrzennym. Tutaj padały pytania również o to, w jaki sposób te firmy wpisały się, czy po prostu weszły w konkurencję z polskimi firmami IT. Ja tego w ogóle nie widziałam w tych wywiadach, w ogóle nie było w ogóle takiego tematu. Raczej była tutaj mowa o tym, że te firmy raczej zachowują swoje własne powiązania, chociaż z tych raportów DOL-u, tej instytucji zrzeszającej specjalistów IT i z tych sondaży, które oni robią wśród swoich członków, przypominam, to blisko 14 tysięcy firm, to wynika tyle, że firmy, które pozostały w Ukrainie, tracą jednak swoje zamówienia. Bardzo dobrze mają się takie firmy, które działają w branży spożywczej, natomiast wiele firm traci swoje zamówienia i traci tę dynamikę. Mimo tego, co słyszymy w mediach, że ta firma bardzo dobrze, prężnie działa, to te sondaże pokazują co innego. Ale te sondaże pokazują również, że firmy, które te ukraińskie, one również nie planują dalszych relokacji. To znaczy już coraz mniej firm będzie się relokowało. Natomiast tak jak Państwo widzieliście, tak jak przytaczałam te dane, jednoosobowe działalności gospodarcze powstają w niezmienionym tempie i tak jak mówiłam, te firmy właściwie się nie likwidują. To znaczy ta dynamika jest. No więc trudno mi jest, w ogóle nie pojawił się temat żadnej konkurencji ze strony firm ukraińskich wobec firm polskich. Wydaje się, że być może one obsługują po prostu zupełnie inne rynki i pozostały przy swoich odbiorcach, swoich usług. Z Wrocławia była taka informacja, że przedsiębiorstwa zostały włączone do funkcjonujących regionalnych stowarzyszeń, na przykład takich jak IT Corner czy SODA, czyli już jakby zostały inkorporowane do tych stowarzyszeń, stały się po prostu, tak jak Państwu czytałam, no po prostu wzbogaciły nasz lokalny ekosystem. Firmy są zaangażowane w licencjonowane wydarzenia, meetupy, konferencje, targi, czyli po prostu od razu przejeżdżając do Wrocławia, wpadły po prostu do tego ekosystemu i zostały do niego włączone. Nikt nie wspomniał o tym, że to może być jakaś konkurencja, czy te firmy zajmują się właśnie jakimś, tak jak tutaj pani Teresa pytała, czy to może być jakaś luka, czy może to być jakaś specjalizacja tych firm. Nic takiego, o niczym takim nie było mowy, chociaż no to włączenie i ta akceptacja mogło o tym świadczyć. Myślę, że to jest trochę za wcześnie, żeby o tym mówić też. Te wszystkie pytania, czy baza odbiorców się zmieniła, czy ona się zmienia. Ona się pewnie zmienia, ale raczej to polega na tym, tak jak mówiłam, że tych odbiorców jest mniej i że trochę te firmy tracą na dynamice. Czerwona, to tak jak mówiłam, to się pojawiło, nie wiem, może to był jakiś, nie wiem jak wyglądała ta prezentacja, pierwszy slajd, po prostu jedna z firm się przeniosła tam, dlatego ta nazwa się pojawiła. Które gałęzie IT?
No tak, wiele firm, o tym jeszcze było, o to jeszcze Państwo pytaliście, wiele firm mówiło o tym, że jest to dla nich jakiś przystanek, że dopiero teraz zaczynają myśleć o tym, jak dokonywać tej swojej ekspansji, a robiliśmy również wywiad z firmą, która najpierw przeniosła się czy relokowała się w ramach Ukrainy, a potem relokowała się już do Polski. Więc myślę, że takich sytuacji jest wiele, takich sytuacji wielokrotnej relokacji. Firmy nie deklarowały chęci powrotu. Tomku, ty pytałeś, ile i jakich firm? Pytałeś o strategię urzędów, tak? Czy to ma w ogóle znaczenie, jakie to są firmy? W ogóle wywiady. Na jednym z tych było, tak, co człowiek generalnie w Polsce najwięcej, przyniosło się tak udział, jak to było największe i zastanawiałem się, czy te działania jakkolwiek wpłynęły. Ja myślę, że na tą branżę IT nie wpłynęły te działania. Jedynie to, o czym mogę spekulować, to no po prostu te firmy jednak relokowały się tam, gdzie te ekosystemy były silne. Tak jak na przykład do Krakowa. Maciek się tutaj zgadza, więc się cieszę. Tak mi się wydaje, że tak właśnie było, że mogły być te więzi przyjacielskie i jakieś więzi biznesowe. I wiadomo, że w Krakowie jest bardzo silny ten ekosystem IT i to mógł być ten czynnik przyciągający. Natomiast dużej roli tego samorządu nie upatruje relokacji firm IT, tak jak powiedziałam. Czy są jakieś różnice widoczne w relokacji w Ukrainie? Troszkę nie pamiętam, czyje to jest pytanie. Aha, i pytanie jeszcze profesora Hryniewicza, czy rząd ukraiński nałożył warunki lub oczekiwania? Nic nie wiem o takich warunkach i oczekiwaniach. Nie wiem, w jaki sposób miałoby się to odbywać. Ale to, co powiedziałeś, że pracownicy mogli się przemieszczać, no to do końca nie zostało potwierdzone w tych naszych badaniach. Wręcz odwrotnie, istotnym problemem dla tych firm było to, że nie wszystkich pracowników te firmy mogły przenieść i że nawet ta firma, którą pokazywałam, która relokowała się do Łodzi, ona nie zdążyła relokować wszystkich pracowników płci męskiej. Oni po prostu zostali zmobilizowani i ci pracownicy się nie relokowali, więc nie wiem, to się nie potwierdziło w tych wywiadach. I ta mobilizacja mężczyzn, mobilizacja wojenna była dużym tematem, że w wyniku tej mobilizacji, zresztą struktura płci zakładanych przedsiębiorstw, prawda, też na podstawie tych danych z OBM-u pokazuje, że dominują kobiety. Akurat też popatrzyłam na te 78 przedsiębiorców, powiedzmy z branży IT, to tam 28% stanowią mężczyźni, ale i tak jest to zdecydowanie więcej niż wszystkich osób, które prowadzą działalność gospodarczą, osób, które przemieściły się do Polski w wyniku wojny w Ukrainie. Nie pokazywałam tych danych, bo wydawało mi się, że to są takie dane na tak niewielkiej próbce, ale one również coś mogą w przyszłości wnieść, czy pogłębić te badania, czy bardziej je po prostu urealnić, no bo na razie wiele tych rzeczy jest po prostu takich spekulatywnych. Nie wiem, czy czyjeś pytanie pominęłam. Bardzo bym chciała znać odpowiedź na niektóre z tych pytań, tak jak mówiłam. Tak, ten współczynnik to był po prostu współczynnik specjalizacji, to znaczy tutaj był obliczony udział firm, no powiedzmy tych high-tech, bo to nie były tylko IT, tylko wszystkie, które były z tych PKD, które wpadają do tak zwanych usług high-tech i produkcji high-tech, ale produkcji to tam było bardzo niewiele, kilka dosłownie firm, czyli udział tych firm do wszystkich firm w regionie w porównaniu do udziału takich firm do wszystkich firm w kraju. To był taki wskaźnik. On nie uwzględniał żadnej odległości, nie relatywnie, tak.
Nie braliśmy tego pod uwagę, chociaż konkretne, tak? No i tak, mam nadzieję, że uda się pomimo wymogów RODO uzyskać uaktualnione dane, które już teraz są dostępne w PIE i będzie można pokazać właśnie, jak to się zmieniało również w tym pierwszym półroczu 2023 roku. Traktuję to badanie, tak jak Państwu mówiłam, traktuję to badanie jako takie badanie rozpoznawcze. Mam nadzieję, że przynajmniej część tych zagadnień było interesujących dla Państwa. Na pewno tak było. Bardzo dziękujemy. Tylko powiem, że bardzo dziękuję mojej współpracowniczce, profesor Annie Kniaziewicz, za pomoc w realizacji badania, mimo różnych trudności, mimo kłopotów osobistych i właśnie logistycznych w organizowaniu tego badania. I chciałam też podziękować dr Romańczyk, która również w Krakowie pomagała nam przeprowadzić wywiad. Także bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy, zapraszamy za tydzień. Będzie o małych miastach. Profesor Wojciech Łukowski będzie mówił o badaniach małych miast. Tyle pamiętam tytuł, czy warto się wypadać małe miasto. Będzie o Giżycku. To zobaczymy na tytuł.